Ogółem chciałem powiedzieć ogółem wszystkim dzingon dobry. No to jeszcze ja. O, właśnie tego kebaba rzuciłem do zupy kapusty. Śniaka. O, widać jeszcze kiełbaskę. O. I trzymaj tą kamerę. Nagram właśnie kebaba z zupą. Jeszcze tak chyba nikt nie robił. O. Zupą trzeba. A jaki? A jaka osoba? Właśnie na tej osoby. O, właśnie rozbełtałem cały te i zupką z kapustą. O, kiełbaska, Boże. Którą kupiłem. O, razem z tym trochę takie pikolante i to przyprawiło się. To lepsze niż nie wiadomo co. O. W Polsku się je. O, bardzo dobre. O, z kiełbaską też. Dobrze, kupiłem wcześniej. O, kapusta. A jak wygląda teraz? Lepiej jak nie wiadomo gdzie. No dzień dobry. Nadszedł w końcu ten dzień, ostateczny dzień kapuściany. Każdy z was oczekiwał tej legendarnej potrawy, ja nie mniej. No nie mogłem się doczekać dnia, w którym pokażę kebaba w zupie kapust śniaku i skosztować tej niesamowitości. Drugie w rankingu choroszczanskim zaraz po bigosie po bombasku, a może nawet na równi lub też pierwsze, jak tam wolicie. Kto z was wpadłby na pomysł konsumpcji kebaba w kapuśniaku? Nietypowe połączenie kuchnia staropolska, swojska, domowa potrawa w połączeniu zdaniem z korzeniami tureckimi typu fast food. Naprawdę niecodzienne połączenie, na coś takiego mógł wpaść tylko i wyłącznie szef kuchni Wojciech, który krąży swoimi ścieżkami i wyznacza kulinarne trendy, nie przejmując się opinią u ludu. Pionier choroszczansko-bombaskiej kuchni. Najpierw muszę zrobić kapuśniak, więc przedstawię wam taki prosty, tani przepis na zupę kapust śniaka, który każdy może zrobić. Najlepsze tego typu zupy są robione na wywarze gotowanym na mięsie, jakieś żeberka i całe te, ale to nie o to chodzi. To ma być biednie, jak szkolna była biedna za czasów kebaba w zupie kapust śniaku, prosto, ale pysznie zarazem. Stylem szkolnej kuchni wykorzystam najprostszy możliwy sposób zrobienia wywaru, czyli przy pomocy kostki rosołowej, wołowej. Na takim wywarze ugotuję zupę, dodając do niej mięso w postaci boczku oraz kiełbasy i uwierzcie mi, będzie to niesamowite. Swoją drogą to nie przypominam sobie, aby gotowali oni kiedyś taki pełnoprawny rosół na kurze. Dziwne, biorąc pod uwagę, że takie danie niezwykle się wpasowuje w klimat szkolny i jest proste do zrobienia. Zostało mi trochę kapusty świeżej, jak i kiszonej z poprzedniego kapustnego dania i właśnie to wykorzystam. Do tego ziemniaki, aby całość była syta, gęsta, marchew, seler, do przyprawienia, dobrego przyprawienia, no to oczywiście wegeta, sól z pieprzu, marianek, drań laurowy, zielak angielski i tak to właśnie jest. Jeszcze cebulkę do podtuszenia razem z mięsem, jak wspomniałem, boczkiem i kiełbaską, oczywiście na smalcu, jak żeby inaczej. Co autor tego przepisu miał na myśli, łącząc tego typu smaki? Czy był pijany, nawąchany, niespełna rozumu? Może był po prostu sobą? Mając do dyspozycji zupę kapust śniaka oraz kebaba, prawdopodobnie był to kebab wczorajszy,
średnio świeży, nie miał pomysłu, jak go podgrzeć, aby nabrał świeżości i się nie rozwalił przy okazji, więc wrzucił go do zupy kapust śniaka, aby zaspokoić ptasi brzuśne żądze i się najeść. Może wydawało mu się, że wczorajszy kebab będzie smakował lepiej w połączeniu z gorącą zupką, a może był to dzisiejszy kebab? Może miał nadzieję, że zmięknie całość i ułatwi to rozdziąślenie dania. Może nie chciał zjeść najpierw samej zupki jako przystawki, a później kebaba, bo właśnie nie wiedział, jak go podgrzać. Może kebab był pikantny i chciał w ten sposób zniwelować wpływ kapsaicyny na jego paszczę. Woda może nasilić tylko pieczenie, natomiast tłuszcz zawarty w zupie wręcz przeciwnie, więc nie jest to takie głupie. Może po prostu chciał się pokazać jako ten wizjoner, pionier i nietuzinkowy tuszyciel. W końcu słynią z niecodziennych połączeń smakowych, więc zupa kapust, śniak i kebab nie powinny za bardzo dziwić. Szydzony, wyśmiewany, wręczony za swoje kulinarne wizje. Ale czy słusznie? Może Polska nie gotowa na tego typu ekscesy kuchenne? Po skosztowaniu bigosu po bombasku jestem nieco inaczej nastawiony do przepisów szefa Wojciecha i no nabrałem trochę szacunku względem jego pomysłów. Naprawdę bez grama ironii ten bigos był spoko. Nie był to najlepszy bigos, jaki jadłem, ale biorąc pod uwagę, co w nim się znajdowało, to smak był niespotykanie akuratny. Te banany, które oblepiły całość, nadając tropikalnego charakteru na słowiańskiej ziemi. Coś niesamowitego. Rodzynek trafiony na zębo od czasu do czasu przypominał o zbliżających się świętach. Mędrynki i jabłka, których smaku nie czuć, natomiast swoją rolę spełniły, dodając kwaśnego smaku, który rekompensował przesłodzenie wynikające z bananów oraz fajnie współgra tego typu kwas z kwasem z kiszonej kapusty. Polecam. Jeszcze taka dygresja odnośnie rodzynek. Według mnie zazwyczaj, jeśli ktoś nie lubi rodzynek, to chyba głównie przez to, że w serniku mu przeszkadzają i woli ten sernik bez nich, tak jak ja. Natomiast same w sobie rodzynki, winogrona suszone są dobre. Kebaba na pół przyciąłem, gdyż no niestety nie dysponuję emaliowaną dużą michą, jak wielu uważa, dla psa. Co prawdą nie jest, bo te miski swego czasu były w użyciu normalnie przez ludzi, ale też przez swoją specyfikę, czyli wytrzymałość, głębokość, zaczęły być stosowane jako miski do karmienia psów po prostu. I stąd takie ogólne przekonanie, mi się wydaje. I to na ten temat chciałem powiedzieć. No, kapust, śniak trochę się potuszył, fajnie pobulgotał i ogółem taki gęsty wyszedł, fajny. To na pewno będzie wspaniałe. Tego kebaba rzuciłem do zupy kapust, śniaka. No. No i tak się to finalnie prezentuje. Coś niesamowitego. Najpierw muszę samej zupki spróbować. Dobrze przeprawiłem. Niesamowita. Naprawdę wyszła super. Jak się za to zabrać? Głodny jestem, jak coś.
Nienawidzę was, liście laurowe. Powiem tak. Niezwykle specyficzne połączenie, ale jeżeli ktoś kocha kebaby i zupy, kapust, śniaki, no to to się wydaje być dla niego potrawą wymarzoną. Niemniej jednak ja wolałbym zjeść je oddzielnie, te dania. I jest to dobre ogółem. Naprawdę mi to smakuje. Ale i tak jem to raczej pierwszy i ostatni raz. Wiele zależy od tego, jaki jest kapuśniak, jaki kebab. Mój kapuśniak jest przecudowny. Kebab też jest ok. Średnio wygodnie się to konsumuje, wam powiem. Więc dlatego wolałbym zjeść oddzielnie. No. Bardzo dobre. No. No. I to właśnie na ten temat chciałem powiedzieć. Dziękuję za wypowiedź. Dobrze przepadłem. Dziękuję. Ogółem, co ja mogę powiedzieć? Trzymajcie się. Co ja nagrywałem, że gotuję, coś tam robię? Na dobranoc kawał. Major idzie do okulisty. Okulista mówi, zakryj jedno oko. A major mówi do okulisty. Mimo takiego czegoś. Do widzenia.